No a teraz rozmawiamy z Tatianą. Tatiana, która no, musi mieć dużo jeszcze cierpliwości w tym przygotowywaniu, w tym wszystkim. Ale Tatiana, ciebie dotknął naprawdę ojciec Szarbel tak mocno. Masz mój wizerunek. Powiedz, co ten święty, co ty dla tego świętego Szarbela czynisz? Jako prawosławna. Ja prawosławna jestem, Jasiu. Ale dawno temu, jeszcze kiedyś, słyszałam o świętym Szarbelu na Białorusi. W naszej wiarze też o nim mówią i też go bardzo dobrze znają, że pomaga. Prawosławny. Prawosławny, tak. No i ostatnio zaczęłam tutaj, jak poczułam tą moc świętego Szarbela, zaczęłam wszędzie, gdzie jestem, gdzie idę, jak tylko mam takie możliwość opowiedzieć komuś, to od razu opowiadam. No i oczywiście daję zdjęcie, tak, świętego Szarbela i zaczynam tak mu dawać. Później tak, że zaczęliśmy się śmiać, że powiedzą, że jakaś nawiedzona chodzi, bo mało tego, że obcojęzyczna, to jeszcze mówi o jakimś tam świętym Szarbelu. No, ale, ludzie bardzo chętnie przyjmują, słuchają, prawda? Tak, czytają. I modlą się. Tak. A powiedz, jak ty modliłaś się co, żebym ja tu przyjechał do was? Mówiłaś mi, że to tak, jest dar Szarbela. Jak ja bardzo chciałam, żeby ksiądz przyjechał, żeby ten dom błogosławić. I widziałam, że to będzie bardzo ciężko, ale modliłam się do świętego Szarbela i bardzo go prosiłam, żeby ksiądz przyjechał. No długo nie trzeba było czekać. Księdza mamy tu w naszym domu i to dla nas jest naprawdę takie szczęście. Także dziękuję ci, święty Szarbelu, za to, co zrobiłeś. Dla nas to naprawdę bardzo dużo szczęścia. Tatiana, bądź tym aniołem. Bądź i głoś świętego ojca Szarbela i żeby w waszym domu była miłość. No i Jasiu, że Jasiu mówi do mnie, jak Jasiu do mnie mówi dzisiaj? To nie ksiądz, to Pan Jezusek. Tak, od samego początku, a ja mu mówię, Jasiu, pocałuj krzyż. Tu Pan Jezus jest na krzyżu, ale Jasiu też jest szczęśliwy. Niech Bóg Tobie błogosławi i Markowi. Szczęść Boże.